No cześć! Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj taką ilość telefonów, że to jest coś przerażające. Jakimś takim no nas trochę nie było na stronie. Kurczę, spróbujemy to zrobić w miarę sprawnie i szybko, bo tych premier było no, jak zwykle od się cholery. Nie tak, to się przygotujcie. Słuchajcie, zarzuciły nas przede wszystkim Oppo i Motorola, bo ci to kurczę po prostu... Obie te firmy chyba nie wiedzą kiedy przestać, bo premiera za premierą, a ta premiera jeszcze goni premierę. Oppo, znaczy to jest tak, że zarówno jedna firma, jak i druga, i te jedne i drugie telefony pewnie interesują Was znacznie mocniej niż różne inne rzeczy, o których mamy dzisiaj do powiedzenia. W związku z tym pewnie od tego zaczniemy, tak? No dobra, to Oppo było wcześniej, to może chronologicznie. Tak, no to słuchajcie. Ja mam trzy. A ja mam trochę więcej. To ja zacznę w takim razie od tych trzech, które ja mam. No dobra. Oppo A5 2020 i Oppo A9 2020. To są konstrukcje bardzo podobne. Oba z wyświetlaczami 6,5 cala, oba z wyświetlaczami rozdzielczości HD+, i oba ze Snapdragonami 665. Różnią je konfigurację pamięci, dlatego że A5 ma 64 albo 120 flesza i 3 albo 4 giga, z tym, że u nas tylko jedna wersja, za moment powiem jaka. Natomiast A9 ma 128 flesza i 4 albo 8 giga w RAM-u i też nie wszystkie konfiguracje u nas będą dostępne. Oba mają bardzo fajne bateryjki 5000 mAh. Jest różnica również w aparatach. Słabszy model, czyli ten niższy, ma z tyłu konfigurację 12 plus 8 plus 2 plus 2 megapiksele. Z przodu ma 8 megapikseli. Natomiast model mocniejszy A9 ma 48, czyli tą fajną matrycę, czyli, już plus 8, tak plus 2, plus 2 i z przodu z kolei ma 16, czyli dwa razy większą od A5. Jeżeli chodzi o ceny, wyobraźcie sobie, że ja w tym tygodniu policzyłem ceny z VAT-em. Akurat tego nie dotyczą, dlatego że to są ceny podawane przez producenta przy premierze polskiej, w związku z tym tutaj nie, ale jak chińskie ceny będę podawał w tym tygodniu, to już będę podawał z VAT-em, bo pomyślałem, że to trochę więcej mówi niż te wkurzające ceny niskie, chińskie, które u nas nie mają szansy się kiedykolwiek pojawić. W każdym razie, na polskim rynku Oppo A5 2020 będzie w konfiguracji 3 giga RAM-u, 64 flasza i będzie kosztowało 899 zł. Oppo A9 2020 będzie występowało w konfiguracji 4 giga RAM-u, 128 flasza i będzie kosztowało 1299 zł. Ceny są, jakby zestawiając je z konfiguracją, całkiem ok. Można brać te telefony pod uwagę. To, co ja zauważyłem, nie wiem, czy to się u Ciebie potwierdzi, to jest to, że Oppo troszeczkę rozsądniej podeszło. Tak, na zdecydowanie, zdecydowanie chyba ogarnęli, o co na naszym rynku chodzi. A do tego jeszcze te telefony są bardzo, moim zdaniem, atrakcyjne wizualnie. One po prostu fajnie wyglądają. I jeżeli przywiązujecie uwagę do tego, jak telefon wygląda, no to popatrzcie sobie na te Oppo. Znaczy, mnie się bardziej oczywiście... No nie namawiam, ale no... Bardziej mi się podoba Renault Ace oczywiście, jak wygląda. A nie, nie, nie. Występuje w czterech wersjach kolorystycznych, wersjach kolorystycznych. Jest śliczny po prostu. Tym mi się tylko warto też zainteresować ze względu na akumulator, bo tak jak Jacek powiedział, 5000 mAh to piechotą nie chodzi. Nie wkilmuchał, to prawda. Także to są telefony dla kogoś, kto myślę, szuka czegoś ładnego i czegoś, co będzie długo pracować. I myślę, że tak A5 by, no, i A9 2021 i 2022. Natomiast Renault Ace to jest właśnie, AMOLED, to jest... też 6,5 cala co prawda, ale full jest już Full HD i to Full HD długi, bo 2400 pikseli. No, czyli tam 20 do 9 zdaje się wychodzi. Tak. No i Snapdragon 855 z plusem. Opcje pamięci też dosyć szerokie i dosyć atrakcyjne, bo RAM się zaczyna od 8 GB, 8 plus i 12, natomiast flash 128 albo 256 w zależności od konfiguracji. Do tego bateryka jest troszeczkę słabsza niż w tych dwóch u nas sprzedawanych, bo to jest 4000 mAh. Podobny nieco zestaw aparatów jak w tym droższym naszym, czyli 48, 8, 13 plus 2. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, no to ceny będą znacznie wyższe, bo to jest znacznie no tak, ale tego telefonu u nas nie będzie. Nie będzie. Ale podam Wam ceny. No mów o cenie, a jeszcze jednej rzeczy wspomnę, bo konfiguracja 8128, 2250 z VAT-em, liczone z chińskich cen. 8256, 2400 i 12256, 2680. To są ceny zbliżone do tych, które teoretycznie trzeba by było u nas zapłacić, żeby
żeby ten telefon mieć. Dokładnie, jeszcze tylko dorzucę, bo może ktoś pytać. Te telefony, co żeśmy teraz o nich opowiedzieli, to mają NFC, także to jest też ważne, bo... Tak, to jest fajna rzecz, szczególnie w przypadku A5 tej tańszej, bo nie zawsze się zdarza. No, bo jak przejdziemy do Motorola, to będzie też temat do wspomnienia. Słuchajcie, no ale to żeby nie było tak jeszcze, że tak powiem, mało tego Oppo, to jeszcze wspomnimy, że jest, jeszcze się pokazał model K5, tylko ja wiecie co, patrzę na drogę, więc będzie mi trochę... 6,4 cala AMOLEDowy Full HD, Full HD plus ADAS, Snapdragon 730G, tak. Czyli ta trochę lepsza 730, 6 albo 8 RAM-u, 128-256 flesza, 4000 mAh bateryjka. Aparaty ważne. Nie? I aparaty, 64, tak, 64 tak. Ma już, 8,2,2. Dwójka, jedna, no, jest... Jedna do makro, a tak, druga do portretowa. No, zgadza pewnie, się. To... Też ma NFC. Z przodu 32. No. I tylko, że ja, kurczę, poszedłem na łatwiznę i wpisałem ceny bezpośrednio z yuanów, ale to jest powiedzmy między... Ale spoko, no. Adaś wpisał 1000, 1200, 1628, 600. 1157 za 8 plus 128 i 1376 za 8 plus 256. No. Tak, i teraz dla odmiany opowiemy jeszcze o kolejnych dwóch modelach Oppo. Ale to już ty będziesz opowiadał. Dobra, oczywiście sobie. Renault 2 i Renault 2Z. Też w zasadzie dosyć blisko spokrewnione ze sobą, ale no już na dzień dobry się różnią, bo Renault 2 ma płetewkę taką tą charakterystyczną, tak krzywo wyjeżdżający aparat przedni, bardzo charakterystyczny detal. A ten drugi ma taki klasyczny peryskop prosty wysuwany. Co one oferują? Przede wszystkim baterie 4000 mAh. Oba mają 6,5-calowe wyświetlacze AMOLED, ale o nieco różnych rozdzielczościach. Bo jeden ma na wysokość 2400 pikseli, a drugi ma 2340. Za cholerę tego nie zauważycie, chyba że ktoś lubi liczyć piksele. Przyjmijmy, że po prostu Full HD plus oba mają. Czytnik w ekranie i powiem wam, że ten czytnik nawet całkiem dobrze działa. Renault 2 ma Snapdragona 730, a 2Z ma Helio P90. No i u nas, jeżeli chodzi o pamięci, tylko muszę spojrzeć, bo oczywiście nie pamiętam, nie? Jakby to było, jakby Adaś pamiętał. Znaczy się, główny Renault to pamiętam, dwójkę, że ma 8256, bo go testowałem. 628. A ten mniejszy ma 628. 628. Aparaty też w zasadzie podobne, bo mamy 48, 13, 8 i 2 w Renault 2. Przy czym trzeba wspomnieć, że jest oczywiście zoom bezstratny i jest oczywiście aparat szerokokonny w tej gamie. I natomiast... Renault 2Z 48, 2, 8 i 2, czyli tak samo. Czyli no, no nie, no ta jest z przodu, tak? Tak, tak. Przy czym no ta jedna matryca jest zamieniona, tak? 13 albo nie ma. 8. W lepszym tak, jest 13, w gorszym jest 8. No bo żeśmy chyba pokręcili, kurde, muszę się, wiecie co, ja się zaczynam, bo ja już... A, nie, no tak, się... tak jak patrzę, czekaj, tak jak czekaj, napisałeś, czekaj. To właśnie no tak. Właśnie muszę spojrzeć, bo już... Na Ejsa 40... patrzę, na Ejsa, tu masz. Dobra, dwójka widzisz. Dwójka i 2Z. Dobra, 48, 13, 8 i 2 w Renault 2, w 2Z 48, 2, 8 i 2. No, tak dokładnie, dobra, widzisz, no, ciężko mi patrzy. Ale słuchajcie, bo żeby kurczę tak nie nawijać, o Renault Z macie podlinkowany film, bo zrobiłem o nim trochę materiał, takie powiedzmy taką mikro recenzję, bardziej pierwsze wrażenia, bo go miałem za krótko, żeby jakąś tam mega recenzję zrobić. Natomiast już takie powiedzmy pierwsze rzeczy mogłem sobie zauważyć. Jest też trochę zdjęć przykładowych na karcie katalogowej telefonu. W sumie możecie zobaczyć, jakie on zdjątka robi. Generalnie dosyć też sympatyczny telefon. No i ceny, słuchajcie. Renault 2 2299, Renault 2Z 1699. I to są ceny? I to są ceny na nasz rynek, już w złotówkach, okay. Takie, które przyjdzie zapłacić u nas w kraju, jak będziecie się decydować. Także Renault troszeczkę spuściło stonu, dlatego że Renault wchodziło do Polski z taką myślą, że jest marką podobnie jak w Chinach, pozującą na markę premium. Natomiast te ceny troszeczkę zostały zweryfikowane, znaczy, przez rynek i w tej chwili jest znacznie większa, wiecie, szansa na to, że się ktoś na Oppo zdecyduje, nawet nie znając marki. Przeciętnemu Polakowi po prostu Oppo niewiele mówi, tak? Nie wszyscy wiedzą, że to jest jeden, kurczę, z czołowych producentów na świecie. I u nas, no Oppo, no co to jest Oppo? Albo Oddo, bo takie też się spotkałem. Jak ktoś trzyma telefon odwrotnie, to jest Oddo.
No i ludzie po prostu nie kojarzą. No i trochę jest tak, no Polak tak nie bardzo chyba lubi wydawać za dużo pieniędzy na coś, czego nie zna. W Chinach jest łatwiej, no bo tam już mają ugruntowaną tak pozycję. W Chinach tak, bo to jest marka znana. I tam faktycznie jest to marka premium. Tam jest, podno to jest taki, kurczę, chiński iPhone, no, powiedzmy to. Natomiast u nas, no, muszą jakby zaczynać od zera i pracą u podstaw, tak? Muszą dopiero Polaków uświadomić, że Oppo to nie jest byle chiński telefon, tylko to jest, kurczę, Oppo! To znaczy tutaj jeżeli się jest rozsądnym użytkownikiem, który nie przeznacza ogromnych kwot na telefony, to te dwie propozycje, no, A5 i A9 są propozycjami bardzo fajnymi, dlatego choćby ze względu właśnie na bateryjkę 5000 mAh, która naprawdę nadal stosunkowo rzadko się zdarza w tego typu konstrukcjach. No i design. Nie jest to oczywiście ani jedna, ani drugi produkt high-endowy, choćby ze względu na tego Snapdragona 665, ale jest bardzo fajny wyświetlacz. To są takie budżet flagowce. Ładne telefony, pamięć jest całkiem ok, także jest to całkiem fajna propozycja. Mnie się one strasznie podobają z wyglądu, bo kurczę, aparaty nie wystają, ten tył jest ładny, gładki, fajna stylowa, to on wygląda jakbyś miał podświetlany nawet kawałek na tyle czasami, jak światło na niego padnie, ale nie, to jest tylko po prostu taki bajer. No, całkiem okej urządzenia i ceny tym razem wydaje mi się, no, po już skalkulowało bardziej adekwatnie do naszego rynku, no to co już Jacek wspomniał. Dobra, ruszmy Motorola w takim razie. Szybko, pronikarsko wspomnimy, że jeszcze jak już jesteśmy przy Oppo, to submarka Realme wyrzuciła model X2 Pro, 6,5 cala AMOLED Full HD plus 90 Hz, 16-megowy aparat do selfie, 64 plus 13 plus 2 megapiksele, 815 stopni 8-megowa i kolejna dwójeczka z tyłu. Pamięci 6, 8, 12 RAM, 18256 wewnętrznej. Sekundę, wiecie co, ja sobie wyjadę i powiem wam, jaki ma akumulator. Akumulator 4000 z ładowaniem 50W, no i głośniki stereo z Atmosem. I co najważniejsze, to Realme wchodzi do Europy. Na razie była premiera w Hiszpanii. No niemniej myślę, że ta submarka prędzej czy później, podejrzewam, też się u nas pojawi. I ceny, słuchajcie, z tym, że to są już ceny przeliczone z euro, więc bardziej adekwatne do naszych. Nie trzeba VAT-u. Wiesz, jakbyś rzucił okiem, tutaj są napisane. Już ci mówię, Realme X2 Pro, tak? Tak. Słuchajcie, moi drodzy, szukam Adasia, ceny już widzę. Adaś ma tutaj konfigurację 12 plus 256 chyba giga. Od 664, 828, 12256. Aha, okay, i ceny już, po kolei. Czyli 664, 1720, umówmy się, 828, 1930 i 12256 giga, 2150. No tak, i jeszcze przy okazji powiedzieli, że u nas będą dostępne znane już modele wcześniej Realme X2 i Realme 5 Pro. I ceny odpowiednio, tutaj mamy 1284 i 855 albo 1070. Za, w przypadku Realme 5 Pro mamy do wyboru 428 albo 828. No i w zasadzie tyle na temat Realme, skończmy już. Jestem ciekaw, czy ta strategia zasypywania rynku nowymi modelami ma sens. Może i ma. Dlatego, że jak się tylko, że to jest kwestia, słuchajcie, przekonania sklepów i operatorów do tego, żeby oni to wszystko wzięli i to tym handlowali. I jeszcze zaznajomienia klientów z kolejną marką, bo Oppo jeszcze nie dało się poznać w Europie, a na pewno nie w Polsce, to znaczy, z dobrej strony, bo z Realme jest nowością, nową marką. Błąd, to nie ma sensu, przynajmniej u nas. A tu jeszcze trzeba wypromować kolejną markę Realme, czy powiedzieć, ej, Realme to tak naprawdę jest submarka Oppo, jest, a wiecie, pomysł. Oppo... A co to jest Oppo? Właśnie, tak? No i dopiero myślę, że Realme wprowadzić nie będzie łatwo i będzie to miało sens dopiero jak każdy Polak na zapytany o markę Oppo, to powie, a to taki chiński telefon premium. Submarka, no, wtedy to ma sens, submarka, nie? Huawei, a Honor ma nadal problem z tym, prawda? Żeby uzyskać tożsamość, ale tożsamość. Tego, że jest jako tako rozpoznawalne. I Honor wszedł jakby do Polski, do Europy dopiero kiedy Huawei rzeczywiście był firmą już jakąś rozpoznawalną. Tak, dokładnie. Natomiast tutaj jakby nadal tego nie mamy. W dużych miastach ludzie o Oppo gdzieś kiedyś słyszeli, a może ktoś gdzieś kiedyś miał, może gdzieś widzieli w jakimś elektromarkecie. Natomiast kurczę, Realme już kompletnie nic nikomu nie mówi. Obawiam się mocno. No ale cóż, no... Tak.
trzymajmy kciuki za producenta, bo robi dobre rzeczy. Natomiast to jest kwestia tego, czy rynek powie, o tak, robisz fajne rzeczy, to będziemy kupowali, czy nie, spadaj. Słuchaj, zakatujmy może to Oppo, bo jeszcze jest taka marka OnePlus, co ma trochę wspólnego z Oppo i też pokazała dwa modele, 7T i 7T Pro i macie podlinkowany o nich artykuł i macie podlinkowane specyfikacje i skończmy gadanie o Oppo wreszcie i Jacek teraz opowie o Motorola. Znaczy, OnePlus jest oczywiście interesującą dla Polaków marką, bo też jest lubiana i rozpoznawana jak najbardziej. Ale ta premiera już była tak dawno temu, bo nas trochę nie było, że pewnie już zdąży się o OnePlusach nowych zapomnieć. Ale wieki temu była. Mało tego, chyba na temat OnePlusów mówiliśmy, wspominaliśmy. Dobra, jedźmy dalej. No, kronikarsko odnotowaliśmy i jedziemy. Ruszmy, słuchajcie, te Motorola. Motorola są w Polsce 3, ale tak naprawdę są 4, bo czwarta wyskoczyła w Brazylii. Wczoraj nam pokazano na polskiej premierze między innymi Motorola Moto E6 Play z wyświetlaczem 5,5+. Z Mediatekiem 6739 to niestety nie jest dobra informacja. Jest tych, jeszcze gorsza, 2 giga RAMu. No tak, 2 giga RAMu i 32 flesza, to 2 giga RAMu i Mediatek 6739 to nie jest dobra informacja. Ale ładnie telefon wygląda. O. 3000 mAh bateryjka, z tyłu 13 megapikseli, z przodu 2. I cena 449 zł. Tak, 5 z przodu, a co ja powiedziałem? 2? 2. No nie, 5 z przodu. Nie, aż tak źle nie jest. Cena 449 zł, także no specyfikacja adekwatna do ceny, tylko że kurczę, ja bym jednak starał się dozbierać trochę więcej kasy. I na przykład można by się było zdecydować na w Motorola One Macro, która ma troszeczkę większy wyświetlacz, bo 6,2 cala. Również niestety HD+, jest oparta na Helio P70, to już jest trochę lepsza wiadomość. I ma 4 giga RAMu, to jest już, daje to już nabiera sensu, działanie. 64 flesza, tak, 4000 mAh, z tyłu 3 aparaty, 13 plus 2 plus 2, z przodu 8 megapikseli, ładowarka 10W i to jest całkiem fajne, będzie trochę szybciej, 4 mAh, 4000. I teraz czas na zagadkę, dlaczego się nazywa One Macro? No nie, no bo jeden z tych aparatów 2-megapikselowych robi zdjęcia makro. Jeżeli akurat utraficie w 4 cm, z których robi to zdjęcie makro. Nie, robi z dwóch podobno. Z dwóch? Tak, okay. Tak było mówione. Ja słyszałem z dwóch i pół, ale wiecie co, szczerze, no to te 4 to jest tak, kurczę, w realnym świecie. Największy problem to jest z tą głębią ostrości, bo tam poruszając troszeczkę telefonem albo podczas pstryknięcia migrując przy tym makro, się kompletnie rozmawiają. Słuchajcie! Ale to w każdym ze smartfonów, którzy mają. Ale macie link do filmu, bo ja zrobię film o tym telefonie. Jest na kanale film i tam możecie zobaczyć ze 2 czy 3 przykładowe zdjęcia, jakie udało mi się wczoraj zrobić i przesłać przy słabym świetle. Da się zrobić zdjęcie makro oczywiście. Jak najbardziej. Sami możecie zobaczyć. Troszeczkę postarać, po prostu nie jest tak, że podchodzicie i robicie zdjęcie makro z marszu i to jest udane zdjęcie. Wiecie co, jak w dzień byście robili to zdjęcie, przy dobrym świetle, to myślę, że będzie ok, bo mówię, no wczoraj te zdjęcia wyszły nie najgorzej, myślałem, że będzie gorzej, no mówiąc wprost. Także w miarę przyzwoicie to wyszło, więc jak będzie więcej światła, to myślę, że może być całkiem w nie. I mówiłem, ile kosztuje One Macro? 899 zł. Nie wiem, czy mówisz. I to już jest w złotówkach taka cena, którą trzeba zapłacić. Mały przerywnik. Brazylijska Motorola Moto G8 Play wyszła tylko w Brazylii na razie, bo Motorola w Ameryce Południowej jest mocna. Jest bardzo podobna. Ma niemalże identyczną specyfikację jak One Macro. Jedyne rzeczy, którymi się różni, ma gorszą pamięć, bo 32 flesza, 2 giga RAMu. Bateryjka jest taka sama. Jest ciutek lepszy aparat, ponieważ z tyłu zamiast jednej dwójki ma 8. I to właściwie tyle. I nie ma makro. Nie, znaczy ma tam 2-megapikselowy. Możliwe, że on jest od... Robi w przeliczeniu na polskie pieniądze, znaczy kosztuje w przeliczeniu na polskie pieniądze 1045 zł, czyli znacznie więcej od tej no, ale 2 giga RAMu, lepszy RAM. No właśnie. No, dobrze, że nie jesteśmy Brazylijczykami w sumie. Chociaż i ostatnia najatrakcyjniejsza motorolka, która wczoraj została pokazana, to jest G8, Moto G8 Plus. Moto G8 Plus ma wyświetlacz 6,3 cala. Ma rozdzielczość Full HD już w tej chwili plus.
Jest oparta na Snapdragonie 665, 64 giga flash i 4 giga RAMu. Również bateryka 4000 mAh. Powiem szczerze, że tutaj się spodziewałem troszeczkę wyższej, także Motorola skoczy na te 5, tym bardziej, że mamy modele Motorola, które mają 5000 mAh. I tutaj jest rzecz, która mnie najbardziej z tego wszystkiego zastanawia, dlatego, że ładowanie ta Motorola ma 15-watowe, natomiast ładowarka załączona do zestawu ma 18W. To oczywiście nie uszkodzi telefonu, natomiast większość producentów załącza gorsze ładowarki niż jest szybkie ładowanie. Stąd takie... Ale wiesz, nie każdy jest Motorolą. No tak, może to i dobrze, a może i źle, nie wiem. Aparaty. Z tyłu 48 plus 16 plus 5, z przodu 25 megapikseli. I to, czym Motorola wczoraj się chwaliła bardzo mocno, to, że można szerokie wideo robić, trzymając telefon w pionie. Podejrzewam, że to będzie killer feature. To jest, i to jest fajne, bo po prostu wygodnie trzymasz taki telefon, jak nagrywasz film. Znaczy, kwestia wygodnego trzymania jest według mnie kwestią dyskusyjną, natomiast cała masa ludzi rzeczywiście jest przyzwyczajona inaczej do robienia filmów rzeczywiście, prawda? Trzymając, a pionowe telefon, wideo to tak, zło, jak wiemy. Tak. A teraz nagrywamy pionowo, trzymając poziome wideo, czyli normalnie jak człowiek. Nie będzie zła. Nie będzie już teraz zła na świecie dla tych, którzy mają. Nie wyrządzacie nikomu krzywdy, trzymając telefon pionowo z dwoma modelami Motorola, bo jeszcze jest Motorola One Action, znana już wcześniej, która ma również tą samą funkcję i to też było wczoraj mocno podkreślane, akcentowane. Kolejny przerywnik, jaki zrobimy. Czekaj, jeszcze chciałem dwa słowa. No to dawaj. Co z tą G6 jeszcze jest nie tak? Ma NFC jako jedyna z tych Motorola, o których powiedzieliśmy. Wracasz do G6. Jezus, G6, Boże, G8 Plus, G8. Kurde, już mi się rąbią te teraz. I co jeszcze G8 Plus ma ciekawego? Jak dotąd, zawsze było tak, że seria G różniła się od One'ów. A tu, w zasadzie, jak weźmiecie ten telefon, czy z tyłu, czy z przodu, wyglądają niemal tak samo. One Macro wygląda tak samo jak G8 Plus. Różnicą jest dopisek przy aparacie fotograficznym, bo stylowa aparatu jest taka sama z tym dodatkowym oczkiem, a z przodu odróżnicie je po nieco innym wyglądzie nocza w ekranie. To jeszcze im powiedzmy, bo serio? Nie powiedzieliśmy, bo wiecie, w nich są z tyłu 4 oczka, nie 3, jak wspominaliśmy, no tylko 4. Tylko za tym czwartym oczkiem chowa się laserowy autofokus, tak? Tak. Przy czym w G to tam jest chyba ten głębi, nie? Bardzo możliwe. Któraś ma w każdym razie, bo ja poznawałem właśnie, że makro, że ma laserowy AF napisane przy aparacie, a G8 ma 48 mega przy aparacie napisane, możliwe. I po tym je najszybciej rozróżnicie. A małe literki były, a nie miałem okolą. Tak, także się nie dajcie zrobić w przysłowiowego Karolka. Pozdrawiamy Karolka. Co jeszcze, kurczę, chciałem coś jeszcze Pawła przede wszystkim pozdrawiamy. Dlatego, że wczoraj spotkaliśmy fana Motorola Pawła, który sobie z nami robił zdjęcia, bo jest również naszym fanem, nie wiem, czy wiecie. Mamy przynajmniej jednego fana, także jest fame i w ogóle. Mi miło jest spotkać fana na tak niespodziewanie. Coś jeszcze chciałem o tej Motorola wtrącić, widzisz, mi wyleciał z głowy. Dobra, przerywnik. A, nie powiedziałem, ile kosztuje ta Motorola. 1199 zł ma kosztować. Cena. G8 Plus. Natomiast przerywnik chciałem zrobić na rzecz Adasia Badaj. Dzisiaj pytał, czy mówimy o Samsungu. Jak najbardziej, powiemy o Samsungu. Mianowicie o tym, że Galaxy Fold został wyprzedany w salonach Samsung Brand Store do zera. Co prawda Samsung nie podał, czy tych Samsungów było 5, czy 125, czy 555. Niemniej sprzedali wszystkie. Ta informacja miałaby więcej sensu, gdyby tam była ta ilość. A my wciąż czekamy na testówkę. Czekaj, bo ja jadę dalej z informacjami na temat tych elastycznych ekranów. O, właśnie, to... Huawei Mate X w fińskich sklepach ma być dostępny od 15 listopada w cenie 17 tysięcy juanów, co na polski z VAT-em, bo policzyłem, przekłada się na prawie 12 tysięcy złotych, czyli 11,850. Kolejna rzecz, jeszcze można wspomnieć, Fold się robi budżetowy. Że ta pierwotna wersja oczywiście będzie miała 80, będzie jednak wersja druga, która ma wyjść w przyszłym roku, która się będzie nazywała nie Mate X, tylko Mate XS i ona będzie miała już Kirina 990, czyli tego zbudowanym modemem 5G. Tak, no tam to było krytykowane, że tam jest prądożerny czy coś, nie? Trzeci z kolei elastyczny ekran to jest Motorola Razr, która jak wiecie jest zapowiadana nawiązanie do legendy razorowej, motorolowej. Możemy im powiedzieć. Dobra, powiemy im. No to powiedz.
No, będzie Motorola Razr 2, czyli tam Razr 2000. Jeszcze nie wiem, jak się nazwie dokładnie, ale będzie to następca kultowej klapki i będzie to klapka. Po prostu wyobraźcie sobie, nie wiem, Motorola One Vision, która się łamie na pół. No i to mniej więcej będzie coś takiego. Snapdragon 700, któraś tam będzie w środku, chyba 730. 710, 730, no, w każdym razie serii 700 Snapdragon w środku. Pewnie dadzą z 6 albo 8 giga RAM-u, pewnie jakieś 128, 256 pamięci. Tutaj jest jedna rzecz, która mnie autentycznie irytuje. Ja co prawda nie byłem nigdy fanem Razora, natomiast doceniam tego klasycznego V3. Natomiast doceniam genialny projekt, bo ten telefon był rzeczywiście świetnie zrobiony. Ale miał kształt, to była klapka, która miała jednak kształt telefonu. Tutaj w przypadku tego smartfona, on będzie mocno kwadratowy jeszcze. Dlatego, że to będzie wyświetlacz tak naprawdę 21:9, który tak, po złożeniu no, będzie po prostu. No ale kwadratowy. Ja tu ci przypomnę, że on jeszcze u dołu będzie miał taką brudkę, bo jak sobie wyświetlicie zdjęcia starego Razera, to on w dolnej części jakby pod klawiaturką miał takie zgrubienie na... No taki cień. Mówię, wszystkie rendery, które widziałem do tej pory, po prostu pokazują go jako właściwie kwadratową. No dobra, a widziałeś telefon? No skąd? No właśnie, no to... Niemniej, wiesz, jakiej by tej grudki nie zrobili, to przy 21:9, nawet jeżeli ona byłaby bardzo szeroka, to jest nonsensem. To po prostu nadal będzie się miało po złożeniu. No dobra, a ja wam powiem, że ja po prostu chcę to i koniec, szczególnie, że będzie w kolorze złotym, oprócz tego będzie też czarna. Niestety nie będzie różowa tutaj. Czarno-złota, czarna. Tutaj nasz kolega był bardzo zawiedziony, bo dowiedzieliśmy się, że różowej nie będzie. Niestety, a może Chińczycy zrobią case. Jest jeszcze trzecia informacja dotycząca składanych wyświetlaczy. Prototyp TCL. TCL pokazał prototyp z trzech części, które się składa na... Składa się po prostu troszeczkę jak szaneczka. Z, litera Z, harmonika. Jest to na razie prototyp, w związku z tym trudno jest mówić o jakiejkolwiek specyfikacji. Możemy powiedzieć tyle, że ten prototyp ma wyświetlacz 10-calowy po rozłożeniu. No tak, i działa. Że ma trzy aparaty fotograficzne, czy zestaw jednokrotnie. No, z tyłu ma po prostu na zewnątrz obudowy ma potrójny. Wygląda trochę jak w Galaxy ten aparat, bo jest taka poziomalistwa. Znaczy jak stary Galaxy. Jak Galaxy S10. Albo jak jest i przedni aparat też ma jakiś tam pojedynczy do selfie. W każdym razie na razie niewiele na jego temat wiadomo, dlatego nie będziemy wam nawijać. W zasadzie tyle. No dobra, pozostały pierdółki tak naprawdę. Może jeżeli chodzi o pierdółkę, która mnie się najbardziej podoba, to jest Meizu 16T. Meizu, który znowu u nas będzie niestety niedostępny, a który znowu nie będzie miał notcha, moi drodzy, ponieważ fajni inżynierowie w Meizu wymyślili, że lepiej zrobić maciupeńki przedni aparat z niedużym marginesem, niż robić po raz kolejny notcha. Jeżeli chodzi o specyfikację, jest bardzo fajna, cena jest niestety też dosyć wysoka. To jest Super AMOLED 6,5 cala, Full HD+, na Snapdragonie 855, zrobiony z bardzo dużą pamięcią, bo 128, 256 flesza, 6 albo 8 RAM-u. Bateryjka 4500 mAh, ładowana 18-watową ładowarką. Z tyłu niespecjalne aparaty, ten zestaw aparatów mi nie pasuje, bo tam jest 12 plus 5 plus 8, z przodu 16, także aparaty są niespecjalne. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, to mają być trzy wersje. 628, 1400, ceny chińskie z VAT-em polskim. 628, 1400, 828, 1600, 8256, 1750, także w zasadzie również atrakcyjny byłby ten telefon, gdyby trochę lepsze aparaty fotograficzne. Nie mam pojęcia dlaczego. Też fajnie wygląda, jak ktoś nie chce telefonu z noczem ani z dziurką, to tutaj Meizu chyba jest jednym z licznych producentów, którzy potrafią zrobić telefon z prostą ramką, a jednocześnie nie jakimś tam lądowiskiem. Nie jestem jakimś ogromnym przeciwnikiem nocza, natomiast jestem ogromnym zwolennikiem smartfonów bez nocza. No dobra, to jak kronikarsko, to jeszcze Vivo IQ Neo jest w nowej wersji. Poprzedni miał Snapdragon 845, teraz ma Snapdragon 855 i nazywa się właśnie Neo 855. Zmieniono szybkie ładowanie, bo teraz ma 33 W. Zmieniono też przedni aparat, a reszta jest w zasadzie taka sama. Chcecie ceny? Chcecie, bo dzisiaj siedziałem z kalkulatorem i liczyłem ceny. Właśnie, Jacek się napracował, to... 664 1400 zł, 628 1650, 828 1750 i 8256 1880 zł.
przeliczane z yuanów z polskim VAT-em. A pamiętacie HTC? Taki producent, co kiedyś robił genialne telefony. Pamiętacie HTC? Pamiętacie i lubicie. No, kurczę, producent z wielkimi tradycjami. Ostatnio go zaprosili i spotkali go z panem Herbaszewskim, a on pyta was, czy pamiętacie... Ale nie każdy musi pamiętać z naszych widzów. No to, że ja pamiętam i cenię, szanuję, lubię, to nie znaczy, że wszyscy muszą. Powtarzamy przy każdej tygodniówce, że mamy wielki sentyment, że to firma, która tyle zrobiła dla rynku smartfonów, że... mobilnego w ogóle, że okej. Że powinniśmy, kurde, pamiętać i czcić. Ale zrobili telefon... portfel. Tak, zrobili telefon dla oszczędnych kryptowaluciarzy. Po prostu, czyli nie wiem, czy pamiętacie, był taki telefon z portfelem na kryptowaluty, nazywał się Exodus One. To teraz jest Exodus One S o dużo, o słabszej specyfikacji, bo ma ekran 5,7 cala HD+. Specyfikacja jest niespecjalna. Snapdragona 435, 464. Natomiast mnie jedna rzecz w tym wszystkim zastanawia. No. Oni tutaj mówią o nim, reklamują go jako... że przetwarza sprzętowo, że nie korzysta z chmury, tak? No. Natomiast jest w nim stosunkowo mało pamięci, bo on ma, słuchajcie, 64 giga flesza. Co prawda, oni tam piszą na stronie, że karty przecież obsługuje, także karty. Tak, ale kurczę, no według mnie powinien mieć tej pamięci znacznie więcej. Nawet przy gorszej konfiguracji, to ta pamięć jest niezwykle ważna do sprzętowego przetwarzania, czy transakcji, czy portfela. No nie wiem, wiesz co, tutaj nie do końca jestem pewien, nie znam się na kryptowalutach, od razu mówię, więc też... Ale nie wydaje mi się, żeby aż taka pamięć była potrzebna, mnie coś innego zaskoczyło. Ależ jest Adaś potrzebna. Dobra, okej, okay. Naprawdę. Wierzę im, co... do momentu, kiedy to jest robione w chmurze, że to ta pamięć aż tak duża potrzebna nie jest. W momencie, kiedy oni mówią o przetwarzaniu, zabezpieczeniach sprzętowych, no to kurczę, tej pamięci powinno być więcej. Proszę. Może jest jakiś dedykowany ciebie. No, nie wiemy, bo w sumie tych informacji na temat tego telefonu bardzo mało podano, to nawet łącznie, że nie podano ceny. Dziwną rzeczą jest to, że ma na przykład Androida. Właśnie to chciałem powiedzieć, to mnie zdziwiło, ale akurat to jestem, tak sobie tłumaczę, że możliwe, że właśnie chodzi o to protokoły szyfrowania i tak dalej, że może właśnie one są bardziej dopracowane w przypadku starszej wersji Androida, a w przypadku dziewiątek, dziesiątek są jeszcze jakieś, nie wiem, niedojrzałe, niedorobione. No, w tym myślę, że nie bez powodu dałem starszy system. Nie będę rzeczywiście wymyślał, bo nie wiem, jaki jest powód tego, no dokładnie, no. Że myślę, że HTC nie robiłoby takich rzeczy bez powodu. Poza tym cóż, Adaś powiedział o jednym Vivo, pojawiły się jeszcze dwa inne Vivo, co prawda nie u nas, ale takie Vivo, które u nas prawdopodobnie miałyby całkiem niezłe powodzenie, dlatego że ceny są całkiem sympatyczne na te telefony. Vivo U3 z wyświetlaczem 6,53 Full HD Plus na Snapdragonie 675, z całkiem niezłą pamięcią, z baterią 5000 mAh. W zależności od wersji, albo za 690, albo za 830 zł. Lepsza wersja pamięci, czyli 64 plus 4 kosztuje 690, lepsza 64,6, 830 zł. Fajne ceny, nie? I drugi Y11 z kolei z wyświetlaczem, to jest gorszy smartfonik, z wyświetlaczem 6,35 i z rozdzielczością tylko HD+, ze Snapdragonem 4,39, z kiepską pamięcią również, dlatego że 32, tylko 3 giga RAMu. Również z bateryjką bardzo fajną, taką samą jak w poprzedniku, czyli 5000 mAh. Aparaty tam 13 plus 2 z tyłu, 8 z przodu, ale tylko 630 zł. Bardzo fajna propozycja, szczególnie ten pierwszy Vivo U3, nawet w gorszej konfiguracji pamięci, fajna cena, tylko że niestety, jeżeli byście chcieli, trzeba było je ściągać. No to jeszcze jak przy fajnych tak, cenach dochodzą jesteśmy... opłaty za wysyłkę, dochodzą opłaty ewentualnie na granicy, jeżeli wam przywalą VAT-em, a określą cenę dziwnie, bo Chińczyk czegoś nie dopilnuje, to rzeczywiście jest to pewne ryzyko. Natomiast jeżeli jesteście oszczędni, lubicie chińskie telefony i nie boicie się handlować w Chinach, to jest fajna rzecz. On będzie problem z częstotliwością. To jeszcze macie ZT fajnego dosyć. No, bardzo ZT. Taniego. Blade 20 Smart się nazywa. No. Co jest takiego fajnego? No, wychodzi tam 500 zł bez VAT-u, czyli tam... No, dorzućcie sobie VAT i przeliczymy 700 wychodzi z VAT. Bo też ale słuchajcie, co fajnego? 128 giga pamięci w tanim telefonie. Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest znowu bateria 5000 mAh. Jak mnie, kurczę, cieszy to, że
producenci, nawet nie może ci, którzy są dominujący na naszym rynku, ale producenci coraz częściej decydują się z tych 4000 przejść na 5000 i to jest bardzo fajna informacja. No. Także to telefonik do surfania. Poza tym ma ekran 653 HD+, Helio P60 w środku, 4 GB RAM-u, 8 MB aparat do selfie, ładowanie 18-watowe. I z tyłu aparat 16,2 i 8 i ta ósemka szerokokorna 120 stopni. Ja tylko Adosia można... poprawię, że 4, 6 albo 8 giga RAM. Aha, bo Adoś ma jedną konfigurację wpisaną tylko, natomiast ja mam... Okej, okay, ale ty mówisz, że to było certyfikowane, tak? Tak. No tak, no ale na razie się pokazała jedna, tak? W sprzedaży, tak, nie? Tak, tak, tak. Ja mówię o tym, co jest w sklepie, a ty patrzysz bardziej pod kątem katalogowym, nie? Masz coś jeszcze? Nie. Rozmudzimy ich dalej, to was przestaje nudzić, słuchajcie. Słuchajcie, idziemy, bo kurde, dla tych, co jeszcze nie usnęli. W przyszłym tygodniu się widzimy, albo się nie widzimy, jeszcze nie wiemy. A, ja dostałem od Honora fajną opaskę. Banda 5 wprowadzili na rynek, ale to mówię tylko banda przy okazji jakby. Pokazali też jeden telefon, ale nie mogę na jego temat nic powiedzieć, w związku z tym no to nie. Na jego temat nie. Dobra, widzimy się za tydzień albo dwa. Żegnamy się. A bo wszystkich świętych po drodze jest. No więc właśnie. Więc udanego grobingu wam życzymy. I co? I do zobaczyska. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ludziska. Udanego weekendu. Hej. Serwus.